Cześć, tutaj Ania, razem z uczestnikami Dzikiego Ucha zapraszamy Was na naszą aukcję dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Znajdziecie tam między innymi tę oto planszę, za którą bardzo dziękuję Mariuszowi Tołkaczewskiemu z drużyny dorosłych. Z tyłu znajdziecie podpisy uczestników, do momentu wysyłki przybędzie ich jeszcze więcej, także zapraszam do opisu pod tym filmem. A Wy, drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, których piosenek sprzed 10 lat słuchacie do dziś. Nie zapomnijcie proszę o łapce w górę oraz o subskrypcji. Dzień dobry, witamy po pierwsze po długiej przerwie Krystiana, po krótszej przerwie Antka i po raz pierwszy Kamila. Witamy. Yes, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że nas uratowałeś. Halo. Dzisiaj będziecie odgadywać piosenki, które w tym roku kończą 10 lat. Powiedziałem to dosłownie 5 sekund temu. Usłyszycie po 3 fragmenty 7 piosenek. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tytułu oraz artysty. Jeśli rozpoznacie je, naciskacie przycisk. Macie 5 sekund na odpowiedź. Pierwszy fragment wart jest 5 punktów, drugi fragment wart jest 3 punkty, trzeci fragment wart jest 1 punkt. Naprawdę? Nie. To coś nowego. To... Jeśli wasza odpowiedź będzie błędna, prawo głosu przechodzi na pozostałe osoby. Po usłyszeniu każdego fragmentu macie jedno prawo głosu. Wszyscy wracacie do kolejnego fragmentu. Muszę usłyszeć prawidłowe tytuły piosenek oraz nazwiska lub pseudonimy wykonawców, by przyznać punkt. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów. Hej! Hej! Ja wiem. Ja Avicii, Hey Brother. 5 punktów! Jezu, pierwsze punkty! Ale czad. Już mogę iść, nie. Nara. Nie. Nie. Zadzwoniło czy nie zadzwoniło? No wcisnęło. Dobra, no nieważne. Hey Brother, Avicii, 5 punktów! Kurde, właśnie miałem takie znam, ale chciałem poczekać od drugiego. Avicii, Hey Brother. 5 punktów! A ja niestety nie wiedziałem, ale Avicii'ego dobrze znam. Kocham tą piosenkę. A już wiem co to jest. To jest Hey Brother. Tak, to jest tak, Hey Brother. Tak, tak. Ojej, a Avicii nie żyje. No właśnie, ile lat temu? Co? No taka prawda. O, to było spoko piosenka. No, Avicii w ogóle fajne. To jest chyba to, co w oryginale, uwaga, wymyślił Dan Tymiński. No, tak, w oryginale to był Dan Tymiński. Pozdrawiamy wszystkich tymińskich. Dokładnie. Telepatia po prostu była. Tak, tak. On po prostu przekazał mi szybko i ja... no i poszło, no. To nie fair, tu są jakieś ustawki chyba. No jak czekamy na Tymińskiego, no to... No, Avicii to był huge w 2013, tak? No. Był hicior za hiciorem. Dokładnie. Ogólnie Avicii świetny artysta, ale... Tak, ale jak ten wykonawca w ogóle... A czy to jest DJ, nie? Avicii to jest DJ. No, no tak. To Avicii jak no, zakończył swój żywot, to też byłem smutny. Pamiętam, że cała klasa po prostu go opakiwała, bo tak słuchaliśmy jego kawałków, no, że... Kurczę, no... Ale no wiadomo. To był też ten czas Wake Me Up. Tak. Ten klip z tą taką, tak. z tymi siostrami. No. Tak, on był super. On na tym koniu jechały, tam jest taki, no. Ja mam mega sentyment do tej pierwszej piosenki jakby Avicii'ego, który jeszcze miał, w sensie występował pod swoim imieniem i nazwiskiem Tim Berg i to jest ta piosenka Sick Bromance. Super z tego klip, super z tego vibe i tam się mega dobrze kojarzy z wakacjami. Nie wiedziałam, że to on. To totalnie on. Nie. No. Niech się trzyma tam na górze. Tak. O, tak. Znowu ty, bierze szary dni. Moje serce musisz być Śmieciem. Znowu ty, z tej pory, Sylwia Grzeszczak? Tytuł? Księżniczka? Pięć tak. Yeah. Sylwia Grzeszczak też na pewno, ale też tytuł Księżniczka. Pięć punktów. Kto był pierwszy? Zuzia. Sylwia Grzeszczak to jest? Tak, radia. I teraz jaka to jest piosenka? Księżniczka! 5 punktów. No. A to jest jedyne, które znam. To było to... Nie, spokojnie. To było to. Dobrze znam chyba, znacie? Tak. Znam. No i w ogóle Sylwia Grzeszczak, spoko. No. Przez 7 burz. 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 Ulic i rzek. Tak było. To jeszcze raz. Inny. Przez 7. Mórz, mórz, a... gór, ulic i rzek. Tak, o. Dobra. Kurde, słuchaj, właśnie. Słuchaj, dzieciństwa, ja wszystko pierdzielę. Z podstawówki pamiętam, z dyskotek szkolnych. Ja w ogóle o Sylwii Grzeszczak to tak, że no lubię ją, więc jeszcze na koncerty i nie wiem o co chodzi, czy się tak dobrze bawię, ale zawsze, jak schodzi do publiczności, to mi podstawia mikrofon i zawsze jakąś piosenkę muszę śpiewać do mikrofonu i kiedyś właśnie śpiewałam Księżniczkę i tak. O Jezu. To przepraszam, nie chciałam. Tego nie wiedziałem. Szczerze powiem, że nie spodziewałem się, że 10 lat już minęło. Właśnie.
Tutaj. No jak jeden dzień normalnie. 30 lat minęło. Nie, 40. 40 lat minęło. Nie chciałam ci zabrać. Kurde, ale to jest niezła adrenalinka. Ja fajna adrenalina, tak, ale potem jak słucham te odsłuchy, jak ktoś nagra, to włosy, tak się ale dobra zabawa. Ludziom, co, tak, tak, no. Zabawa fajna. Też już jest o niej cicho. Ja w ogóle byłam w szoku, bo któregoś razu sobie idę i patrzę. To są mocne opinie, a Avicii nie żyje. No cicho o niej. No tak trochę jest, no w sensie no nie ma takich... No teraz Maki, teraz jakby w radiu leci piosenka. Może... Tak? Tak, o nich o tobie to się nazywa. Tak. Ona okay, była do filmu o Ani Przybylskiej. I w ogóle lubię tę piosenkę. Ja ona daje mi taki właśnie vibe hot mom nad morzem po prostu, tak. Która jest, nie wiem, rozstała się z mężem po prostu i jakby ma czas refleksji. No, i jak ale... łączę tę piosenkę na słuchawkę, to jestem taki... Kurde, ja się muszę cofnąć do tych czasów Eski. Jak tak, musisz się przenieść, no. W sensie Eska, jak leciało w telewizji, nie? Albo Viva jeszcze. O, no o. 2010, ten właśnie początek 2010, to tam też było no, cały, to chodziło, no, że cały była czas bardziej, no. Coś. Jakby prawda, ona była tak... Sanach tamtych czasów. Cytując mama Sylwia Grzeszczak, musiała biec, żeby Sanach mogła chodzić, czy coś takiego. Słuchałem tego, jadąc tutaj. Co? No. Bruno Mars. To nie był Bruno Mars, nie. To coś kurde kojarzy, coś mam. Aczkolwiek nie wiem, czy dobrze strzelam w tym momencie. A co jest... mówisz? Co strzelasz? Ja myślałem o coś typu Kamil Bednarek, nie? Kamil Bednarek myślisz? Nie, a to o czym myślałeś? Mi to taką wieje amerykańskością. Amerykańską, trochę. No dobra, może trochę tak. Bo ja bardzo lubię One Republic i moja mama też jest mega fanką One Republic. Ja też jestem fanką One Republic. Super. One Republic if I lose myself. Może po chyba, drugim fragmencie, drugi, no. No. No, fragment numer tak, dwa. Tak, tak. Nie, totalnie nie. Tak, Bednarek raczej nie. No, Bednarek to nie jest Bednarek. Ja tego nie znam. Też tego nie znam. Na 100% nie wiem, co to jest. A nawet szczerze mam powiem, że nie kojarzę głosu. Nie, ja też nie. Też nie. W ogóle nul. Jakiś stary zespół, jakiś pewnie. Stary zespół. Stary sprzed 10 lat. Ania, patrz, Ania, taki... biedna. Nie, słuchajcie, to nie jest tak, że wy jesteście starzy, po prostu... Pogrążaj się. No, nie wiem, czy pogrążę, tak. Tak, ja spróbuję, ale to w ogóle... To był letni hit chyba, co? Tak. Lose Myself Tonight, jakiś Alan Walker. Nie. No to Christian, coś. Antek? Chyba trzeci fragment. To był trzeci fragment. To był trzeci fragment. To czwarty fragment poprosił. To był trzeci fragment. Też nie wiem. Nie wiem. Ja w ogóle nawet głosu nie rozpoznaję. Dobra, jakiś facet, który wtedy tworzył. Nie, ja pasuję. No nie, ja też nie wiem. A już powiedziałem. Ty już powiedziałeś, tak. No ja nie. Tytuł? If I Lose Myself, zespół One Republic. Tyle wspomnień. No, ja nawet byłam na koncercie One Republic. Uwielbiam ten zespół, nie znałem tej piosenki, ale wiocha. Kurde, no One Republic, Ryan Tedder uważam, że jest jeden z takich najlepszych w ogóle songwriterów w ogóle na świecie żyjących. I po prostu napisał tyle hitów i dla siebie i dla innych, że to jest w ogóle niesamowite. To prawda. Ma mega skilla w ogóle, jeśli chodzi o też śpiewanie i w ogóle. I ten koncert One Republic jest mega super, oni sobie ekstra w ogóle tam radzą. I Ryan się tam popisuje wokalnie, to wszystko jest takie... Mega spoko. Bieszczady. No nie kojarzysz? Nie, Bieszczady mi się przypomniały w 2013, nie jak byłem na obozach. Jakby One Republic jest jednym z tych zespołów, który przewija się gdzieś tam, no akurat tak. Przez nasze całe życie. Tak. Mi się kojarzy, że pewnie gdzieś tam właśnie na tej Esce nie leciało. Na ale... 100%, bo ja kojarzę tą piosenkę, ale mnie w życiu nie powiedziała, że to jest One Republic. No, bez kitu. No, bez kitu. Ja mam tak, że właśnie, że to jest taki zespół, którym uważam, że nie ma jakiegoś super zbudowanego fanbase'u. Nigdy nie byli tacy top. Ale zawsze byli. Tak, ale zawsze byli. No, I co 2-3 lata po prostu mają jakiś hicior i uważam, że właśnie przez to, że ten Ryan Tedder jest mega uniwersalny, jakby on kuma te trendy i pisze dla na przykład Lil Nas X'a, ostatnio napisał kilka piosenek, no to właśnie, że jakby uważam, że ich jakby żywotność na rynku będzie jeszcze mega długa. O, to mi znajomo ja to też. No, ale na razie nie. Drugi fragment. Czekam drugi, no. O, ja kocham tą piosenkę. Ja wiem, to jest Polska. Ale ty... No, ale możesz mówić. Nie, no. Jamal Peron. Rzucam ścianą ogrom. Tak. Gniemy w siebie przed tył. Artysta Jamal. Tak. Tytuł Peron. Rzucamy ścianą ogrom. Kurde.
To jest to. A ja nie mam pojęcia, kto to jest. Nie wiem, kto. To jest ten... Mezo? Mezoperon? Nie. Boże, Mrozu! Czy jakiś chyży jeszcze. Mrozu. Się zawsze mylą. Mi się zawsze właśnie Mezo z Mrozem myli. No to numer 3. Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie ma. To ja powiem, Mrozu potrzebujecie? Nie. I no, Mrozu to jest na pewno, tylko właśnie nie pamiętam, czy to... To jest Mrozu? Nie, jak powiedziałeś, zawsze... potrzebujecie? Tak. Nie, nie mów tak. No właśnie chciałam tak powiedzieć, dlatego... Może Mezo powiedz. Nie wiem, to... Mrozu zostań? Nie, że? Ale faktycznie to się to leciało. Okaże, że ja dałam swój trap. Moim zdaniem to nie jest Mrozu. Tytuł faktycznie Peron. Jest to Jamal. Jamal? O kurde. Mrozu. No troszkę tak. Ten znacznik to co? A teraz ciekawa jakby rozbieżność, w sensie jak to policeman przeszukuje mnie i nagle zostań, potrzebuję cię tu. Ciekawe. No ty! Ej, w tej herbatce coś było, na bank, jakby, co to się dzieje? On pił wodę. Ale ja już taki jestem. O Jezu, bo to jest ten teledysk, co... Ja widzę ten teledysk między garażami, jakiś tam się działo, nie wiem, czy był czarno-biały w sumie, czy nie. On da chyba bieg. To jest na mojej playlistie pijackie karaoke. Jakby... jak jest melanż i to już są ostatnie jakby dogorywania i wchodzi takie karaoke, bez karaoke, ta piosenka must have. To są te czasy, kiedy jedziesz na deskę, jest ciemno, patrzysz się w niebo i jest, wiesz, taki Jamal Peron na słuchawkach. I o, taką piosenkę mógłbym kiedyś wydać taki w takim klimacie. O. Z Jamalem? Czekamy. Słuchałbym, no. Słuchałbym. Ja właśnie na SCTV to leciało cały tak. czas, no faktycznie. Na Vivie to leciało, nie na SCTV. Ja na jestem. Na obu. Pamiętam, na ja obu wideo oglądałam. On nawet na TikToku było niedawno jakimś trendem też. No, oczywiście wersji Sped Up. No, jak każda piosenka na TikToku. Na TikToku, ale była. Nigdy nie sądziłem oglądając to, że kiedyś mi się to przyda. Ja, ale to byłoby takie stare? To jest stare. Już wiem, jak się czujecie tutaj na tekstułkach. Brzmi jak jakaś 2001 Odyseja kosmiczna. Mi się to ale... kojarzy z jakąś grą. Szczerze, tak jakiś z grą? Taki, nie wiem. Cyberpunk jakiś? Czy to jest The Weeknd? Nie. Nie? Ale brzmiało jak... Ja też... I only go when it's half. The Hills. The Hills. O, oh, no dobrze, to jest Paramore Still Into You. 5 punktów. No. Paramore Still Into You. Pozdrowienie dla Kupsona od razu. Tak. Ultra z Paramore. No to numer 2 chyba. Ej, zajechało mi takim, ale nie, w którym roku Michael Jackson umarł? No nie, to nie tak odpada. Jacksonem? A to Jacksonem. A to był facet? Myślałem, że to jest dziewczyna. No właśnie, ale Jackson ma takie to. Ja nie mam pojęcia. Ja nie, no, dobra. Nie. Trzy, no. Na pewno nie Polska. A, no dobra. Nie. Było to w radiu kiedyś. No, 10 lat temu. 10 lat temu było to w radiu. Było. Dobra. Już ci uderza tu. No, Into You pewnie. Tak strzelam. Into You. No, tak po tym fragmencie właśnie. Jakaś, nie wiem, Zara Larsson, coś takiego. Nie. No to... No to ja bym strzelał w Into You na pewno, tylko szukam innego wykonawcy. Dobra, sprytnie. Udałeś. Zespół. Zespół? Pójdziesz, zespół, tak? A w jaki, zespół. Jaki zespół? No. To powiedz, jaki masz zespół w głowie. Powiedziałbym nich... Wiesz, fajnie, takiego nie znam zespołu. Dobra, jednak nie wiem. Nie wiesz? Nie. Okay. To odpadam. Strzelaj. Strzelasz? Tak, zobacz. Strzelaj w cokolwiek, no i zobaczymy. Jesteśmy bardzo ciekawi, co masz. Into you, Ellie Goulding. Ellie Goulding. Goulding. Albo, jest jeszcze ta, co teraz śpiewała z tą... Z Miley Cyrus na scenie jako na... Paris Hilton? No, nie? Paris Hilton Into You, nie? Nie. Tytuł Still Into You. A. Jest to Paramore. W końcu jest Paramore, Jezus! Brawo! No. Doczekane, wyczekane i punkty zgarnięte. No. Bardzo lubię tą płytę. Ona się nazywała po prostu Now, tak mi się wydaje. Nie wiem. Ale tam jest dużo mega super numerów. Był taki straszny pocisk na Paramore, że oni zmienili klimat, bo to wtedy właśnie była nowa płyta. I poszli takie kolorowe po prostu bańki, jakby wcześniej byli takim właśnie rockowy zespół,
a tam było tak kolorowo, takie Katy Perry po prostu i wszyscy, to wtedy taki hejt poszedł na Paramore, pamiętam, przynajmniej w Polsce. W ogóle ciekawostka, fun fact, w tym roku została zmieniona oficjalnie okładka tego albumu, bo tam na tej okładce albumu oryginalnej była Hailey i członkowie zespołu, była ich trójka, a teraz podmienili w tym roku okładkę z niewiadomych przyczyn. Jest tylko Hailey tyłem i po prostu na katanie z Grow Up. Są jakieś takie teorie fanów, że tam znowu jest jakaś, był problem między członkami zespołu, bo tam oni się, wiecie, było ich czwórka, potem trójka, potem ta trójka została zmieniona na inną trójkę i dużo było różnych tam przebiegów między tym zespołem. I ten skład, który był na tej płycie, podobno aktualnie za bardzo się nie lubi. I ta Hailey z tym napisem Grow Up na tyle, to ma być właśnie jakiś taki troszkę podprogowy przekaz dla jednego z członków zespołu, który odszedł i już nie ma go w tym zespole. Ale teoria. No. Taka teoria. Jak był koncert Paramore, to Hailey Williams wzięła moją znajomą na scenę. To był chyba pierwszy koncert Paramore i w ogóle, kurde, zazdro. No, w Polsce? Byli dwa razy. W 2011 i chyba 2013. Ani razu nie byłem. Nie mogłem akurat. Ale bardzo polecam płytę na 2017 chyba roku, nazywa się After Lotter. I tam jest Hard Times, Rose Colored Boy i w ogóle to jest taka płyta bardzo 80sowa. To też było w karierze Paramore zupełnie jakby odejście od tych takich bardziej rockowych brzmień, takich punkowych. Ale ta płyta to w ogóle mega mi się podobała. A to faktycznie leciało w radiu. W sensie pamiętam, że Still Into You leciało wtedy. No. Już nie w Esce, tylko w radiu. Po prostu w radiu, pewnie w Esce. Pewnie w Esce też. Kurde, nie wiem, czy to te czasy. No właśnie, to jest, też mam piosenkę, ale Lordi Royals? Nie zaświeciło się, ale nacisnąłem. Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. 5 punktów. O Jezu, kocham tę piosenkę. Na koncercie Arctic Monkeys też mam, to jest Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Yes. Zuzia? Nie, ja na razie nie. Ja jeszcze poczekam. Numer 2. A jednak! O Jezu, dobra, no wiadomo. Serio, Jezu, to jest takie stare? Ja tego słucham zazwyczaj, ja to mam na playliście i zapomniałem tytułu. Kurde, no nie mogę, jakby... To jest Arctic Monkeys, ale... No i po co mówisz? Bo mam swój głos. Kurde, dobra, jestem zły na siebie, nie pamiętam. Kurczę, ja tak myślałam, że chciałam strzelać po pierwszym tym, ale to jest I Wanna Be Yours, Arctic Monkeys. To nie jest to? Nie. Zuzia? Ja nie wiem. Numer 3. To jest kurde! Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Jeden punkt. Jezus, tak. A ta piosenka jest kosmosem. Ale mi się często ich piosenki mylą, w sensie tytuły. No. I... Jezu, dobrze, że to nie było to, co rozgadać jest. Koncert, co prawda, nie był jakiś najlepszy, w sensie... A gdzie byłaś? Na Openerze. No, dlatego, że oni chwilę przed Openerem chyba wydali tą drugą swoją, w sensie tą następną swoją płytę. No i niestety trochę ta płyta jakby przeważyła na tym koncercie. Oj, przeważyła. Ale, no tak, stypa była. Znaczy co? To jest naprawdę jedna z moich ulubionych piosenek Arctic Monkeys. I tak właśnie no, widać. Nie, bez kitu to jest ich najfajniejsza piosenka. No. I bet you look good on the dance floor, to jest kozak. Super piosenka. Bardzo lubię. Genialna. Bardzo słuchałem te 10 lat temu. Mi się też ile mieliście lat 10 lat temu? W sensie no, w sumie jeszcze... Dziewięć. Całe te AM to było praktycznie w jednym koncepcie najlepsza była. Ten koncert pamiętam w samochodzie na parkingu, jak była koło głównej sceny, więc wszystko słyszałem, ale po prostu tak mi się podobał ten koncert, że jakby po prostu siedzieliśmy i piliśmy alkohol w samochodzie. A ja wiesz, że nie można wygrać w pierwszym odcinku. Nie? W regulaminie tak jest, że... Nie przysłało Ania tego w mailu? Oddajesz innym. Jak przychodzicie po raz pierwszy, mówię do was wszystkich tutaj obecnych, to po prostu musicie być bardzo skromni i... Tak. I nie możecie wygrać. Wybijać. Tak, musicie być, wiecie. A jeżeli chcecie dołączyć do grona uczestników Dzikiego Ucha, zajrzyjcie na nasz Instagram. W wyróżnionych relacjach są wszelkie instrukcje. Poddaję się, nie wiem. Kamil Bednarek. Cisza. Jesteś tak blisko jednak, niestety nie. Kurczę. Zuzia, Kupson? Ja? O, super. Nasza kochana znajoma. A nie miałem naciskać. Dobra, thank you very much, Margaret. Wstyd mi teraz, idę do końca. To jest Margaret?
Thank you very much. Thank you. 3, 4, oj, właśnie szybsza. To jest ta Margaret, thank you very much. 5 punktów! No. Kurczę! E, kurde! Serio, to nie był Kamil Bednarek. Ja myślałem, że to była Sanach. O, no tak. A to wtedy już tworzyła? Nie, chyba nie, wtedy grała na pianinie. To był ten teledysk z pośladkami. Tak, okay. O, tak. Iconic. No, on taki prawda. Jest bardzo kolorowy chyba, nie? Tak, tam jest imprez... I bardzo goły. Tak, imprezy na nich ludzi. Ale to jest w ogóle jeden z lepszych klipów, które jakby miała polski artysta kiedykolwiek. No. Ona miała taką przerwę długą po tej piosence. Tak. Tak mi się wydaje, że jej długo nie było. Znaczy się nie po tej piosence. Taki ona wydała kilka takich hitów i potem miała, miała przerwę właśnie. Długo była taka przerwę. Cisza, no. Ale bardzo fajna... Ale cisza, Kamil Bednarek. No, no i dlatego się skończy. A lubicie tą nową odsłonę, Margaret? Oczywiście. Spoko. Dalej bym ją zobaczył w teledysku. Teraz trochę taki klimat. Takie drillowe klimaty, nie? Tak. No, ale też jest takie drillowe klimaty. Fajny miał kawałek, o co chodzi, Reksio. Jak byłam mała, to byłam bardzo fanką tej piosenki. Jak byłaś mała? No. No, 10 lat miałam, jak ta piosenka wyszła. Aha. Gdzie jesteś? 03. Ja to już truskawki zrywałem w Holandii wtedy, to... W ogóle bardzo lubię tą zblazowaną Margaret, która sobie siedzi tak o po prostu na kanapie, a tu... Super jest ten klip. Co, goła dupa przed nią, albo coś innego gołego. Tam na tym teledysku. Bo on miał tak... No, długa cenzura była na tym u niego. A ja się na tym nie skupiam. Nie? Ja też nie. Zajmowało pół ekranu, że... Bo ja tak nie pamiętam, jak to wyszło. W sensie, wy pamiętacie, jak wyszedł ten teledysk? Czy była jakaś mega kontrowersja? Tak, tak. O tym pisały też zagraniczne media. Tak, i to było serio? Tak, i to było dość mocno nakreślone. Plus to był pierwszy singiel Margaret. Właśnie miałam się o to zapytać. Tak, więc też jakby dużo ludzi, którzy jakby słuchali tej piosenki w radiu, na przykład, nie wiem, moi rodzice, jakby nie wiedzieli, że to jest Polka, więc jakby ja w ogóle z całym story w ogóle, kim ta osoba jest. Ja pamiętam tyle, że ona powiedziała temu chłopakowi, że ma fajne spodnie, a potem okazało się, że ma na tyłku. Tak, tak. A no było coś. Końcówka, to był taki wielki plot twist na koniec. Promocja tego singla była też jakaś taka trochę specyficzna, bo on, ten utwór wyszedł, potem jakby w ogóle on zniknął z internetu. On został zablokowany. Tak, że potem właśnie wyjść z tym klipem i już jako oficjalny singiel. Więc ja gdzieś tam to w miarę śledziłem, tak na zasadzie, że byłem ciekaw po prostu, co się z tym zadzieje. No, fun fact, ja wziąłem udział w jej teledysku kiedyś. I tak? Gdzieś pewnie jak miałem, no 10 lat temu. Ale w tym... Nie. Z tym panem się z odsłoniętymi pośladkami? Nie, był taki teledysk, gdzie są fajterzy, takie małe dzieci się biją na materacach. Pierwszy odcinek 2023 roku z udziałem studentów wygrywa Bartek! To tylko przez to, że oglądałem te wideo. Ale dowiedziałeś na TikToku w sensie? Czy? Tak, na TikToku i to chyba wróciło BBC Radio 1. Coś takiego. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek wygrywa Kamil! Ojej! Gratulacje. Ale entuzjazm. Dobrze, dziękuję za zaproszenie. Strasznie się cieszę z tej wygranej. Chciałbym pozdrowić i tak dalej. Dzisiejszy odcinek wygrywa Zuzia Tymińska. To dzięki temu Danowi na początku. No. Gdybyś no i dzięki temu, że mam najlepszy przycisk jak zawsze. Gdybyś, no masz właśnie przycisk wygrywa. A ty masz po prostu przycisk przegrywu. No, znowu. Dziękuję patronom Dzikiego Ucha, to dzięki nim powstał ten film. Specjalne podziękowania dla następujących osób. Zuzia Kania, Walerian, Tomasz Mak, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Beata Bezak, Damian Miszczyk, Ela Podeszwa, Piotr Wernicki.